Cześć wszystkim, rozwiążemy zadanie z egzaminu 2018, oficjalnego tutaj mamy jakiegoś redoksa, sobie tu pozwolę pod spodem pisać pod tym, więc tak, weźmiemy sobie to równanie, no i zastanówmy się, co tutaj mamy. No może dla odmiany tym razem napiszemy te stopnie utlenienia, prawda? Czyli tak, tu mamy plus drugi, prawda? Tutaj mamy minus 2 ma plan, minus 2, tu mamy x, prawda, czyli tu będzie 1, no bo mamy minus 2, tak, razy sztuk 1 tlen plus x, czyli chlor, równa się wartość ładunku, czyli minus 1, prawda, czyli tu mamy minus 2 plus x równa się minus 1, czyli x równa się 1, prawda, i przeniesiemy. No, tutaj można oczywiście dwójeczkę napisać normalnie tutaj, także jeżeli tego nie umiecie, no to może lepiej bez tych stopni to zrobić, albo się ich nauczyć, czy coś. W każdym razie, tu mamy plus trzeci, tu mamy minus pierwszy. No i dobra, no i bierzemy sobie w całość, załóżmy. Tutaj wszystko. No to już jest reakcja zapisana jonowo, także nie zapisujemy tego jonowo jakby po raz kolejny, to nie ma sensu ogólnie. Znaczy jak macie reakcję już zapisaną jonowo, no to nic takiego nie robimy. No i najpierw patrzymy sobie, jaka jest różnica tutaj w tych stopniach utlenienia. No i ponieważ tu mamy większe, no to dopisuję jeden elektron, tak, żebyśmy mieli dokładnie tyle samo. No i teraz mamy tutaj mamy jeden minus, prawda, po tej stronie. No to tutaj dopiszemy sobie OH minus, prawda. No i teraz ładunki nam się tutaj zgadzają, jeżeli chodzi o same ładunki. No i teraz wystarczyłoby policzyć odpowiednio tleny, czy się zgadzają, prawda. Jeżeli się zgadzają, to już wszystko. No i wodory również mają się zgadzać. Jak widzę, to już wszystko w tej części. No i elektrony mamy po prawej stronie, więc jest to nasza reakcja utleniania. Utleniania, czyli... No dobra, tą substancję sobie określimy na końcu. Może od razu tutaj napiszę indukcja. No i tak samo po kolei weźmiemy, może być już nawet ze stanem skupienia. Nawet tu to występuje. No po prostu kopiujemy sobie, czy tam przepisujemy. To już jak chcecie. Dobra, dopisujemy po prawej stronie. Stopnie utlenienia, tak? Miało być najpierw. Ok, czyli tak, tutaj mamy plus pierwszy, tu mamy minus pierwszy, prawda? Czyli dwa elektrony mamy tak naprawdę różnicę, więc dopisujemy dwa elektrony po tej stronie, po której ten stopień utlenienia jest większy. No i teraz mamy tutaj razem, prawda, tu dwa minusy i tu jeszcze jeden minus, to są trzy minusy, a po prawej stronie mamy tylko jeden minus. Czyli potrzebuję dopisać 2 OH minusy, żeby mieć tyle samo po prostu ładunków ujemnych. Czyli tu mamy minus 1, tu mamy 2 minusy, razem jest tyle samo. To może poprawimy trochę. No dobra, no i teraz patrzymy sobie, czy nam się zgadzają tleny i wodory. No jak widać, nie zgadzają nam się, także jak widzę, to jest jeden tlen różnicy. Więc dopisuję wodę po lewej stronie. No i teraz powinno się wszystko zgadzać. No, tak, żeby chociaż w miarę to jakoś wyglądało. No i dobra, no i teraz mnożymy sobie na krzyż elektronami, czyli tymi elektronami, które tutaj mamy, pomnożymy sobie tą reakcję, a tymi elektronami tą
jeżeli by tam trzeba było dobierać współczynniki, czy tam trzeba było w ogóle je dobierać ogólnie? No nie, nie trzeba było ich dobierać, także możemy tak zostawić, nie musimy w sumie nawet mnożyć tymi elektronami w takim razie, także jeżeli chodzi o sam bilans, to jest tyle właściwie. No i nie chcieli tutaj nic innego, także to właściwie tyle. Stosunek molowy reduktora do utleniacza. Dobra, to określmy sobie najpierw, co jest czym. Czyli teraz tak, to zmieniło swój stopień utlenienia na większy, prawda? Czyli samo siebie utleniło, proces utleniania, czyli to jest reduktor. Tak, no i tutaj mamy, reduktor będzie mnożony razy 2, czyli na pewno reduktora mamy 2. No i redukcja, czyli ta substancja jest utleniacza w takim razie. No i tutaj mamy 1, także będziemy mnożyć razy 1, także bez problemu reduktora do utleniacza, no to 2 do 1. No to w zasadzie chyba tyle w tym zadaniu, także mam nadzieję, że pomogłem. Dzięki za uwagę. Cześć!